Maryszulkiewicz, InTheCage.pl. Znajdujemy się na targach Go Active Show na strefie Fight Exclusive Night, a jest z nami Tymek Łopaczek. Witam serdecznie. Cześć wszystkim. Słuchaj, no jesteśmy na strefie FEN. Jesteś ich zawodnikiem, więc najprostsze pytanie na świecie. Kiedy powrót do klatki Fight Exclusive Night? Do klatki FEN-u wrócę 12 października w Wrocławiu, a po drodze jeszcze stoczę walkę na armii za 3 tygodnie. Już wiadomo coś więcej, z kim może zawalczysz? Na armii czy na fenie? Mówię o fenie oczywiście. Nie, jeszcze nie. Jeszcze do października sporo czasu, także myślę, że gdzieś za jakieś 2-3 miesiące już może coś będzie wiadomo. Chciałbym wrócić do tej twojej poprzedniej walki. Ciężko było przytrawić tą porażkę. Wiem, widziałem, też widziałem wywiady. Także jak sobie na ten moment z tym poradziłeś i czy cały czas z tyłu Szymon ci gdzieś tam siedzi? To było ciężko, no. Nie spodziewałem się, że ta walka tak się skończy. Już wolałbym zejść przegrany po 3 ciężkich rundach i coś pokazać, a tak naprawdę nie miałem nawet szansy się zaprezentować. No ale trudno, no Szymon kazał się lepszy, wygrał tą walkę. No co, mam to za sobą, idziemy dalej do przodu. No na razie nie myślę gdzieś tam o jakimś rewanżu, na razie chcę się skupić na najbliższych jakichś walkach i pójść może w przyszłości, zobaczymy. No właśnie, teraz czy to na początku wiadomo, jest jakiś tam gniew albo smutek, rozczarowanie, ale czy w twoim wypadku jest tak, że te parę dni potrzebujesz od maty odpocząć, czy właśnie wręcz odwrotnie, to cię napędza, motywuje do jeszcze cięższej pracy? No w sumie już byłem od razu po walce na macie i od razu na obóz żeśmy pojechali. Zmotywowało mnie to strasznie do dużo cięższej pracy i mam nadzieję, że efekty tej pracy będzie niedługo widać. No właśnie, czy w związku z tamtą walką uznałeś, że to jest moment, żeby warto coś zmienić, czy jeszcze jednak za wcześnie po tej porażce? Czy uważałeś, że to, czy może zakwalifikowałeś w ogóle, bo zawodnicy często tak robią, to jako wypadek przy pracy? No moim zdaniem to wypadek przy pracy, nie? No co? Nie miałem tak naprawdę okazji skonfrontowania swoich umiejętności, bo nie pokazałem nic, trafił na początku walki, później dobił mnie i było po sprawie, a to wiadomo, no, trzeba ciężko pracować i walczyć się, i wygrywać teraz. No właśnie, i te zmiany w przygotowaniach, coś wprowadziłeś nowego, albo coś odjąłeś, może zwiększyłeś objętość treningową, zmniejszyłeś? Nie, no, pracuję tak samo ciężko, może nawet trochę ciężej. Na walce z Szymonem byłem naprawdę w życiowej formie, także no nie spodziewałem się, chyba nikt ode mnie też z teamu się nie spodziewał, że tak się to może to skończyć. Nie? Ten pierwszy kwartał dla WCA był bardzo ciężki. Nie szło dopiero od kwietnia, od armii tak naprawdę. Zaczęliście się odbudowywać. Krzysztof Gutowski, serdecznie pozdrawiamy. Na bieżąco mi wysyła, jak po każdym zwycięstwie, aktualizację waszego rekordu w tym roku. Pytało to dlatego, no bo dostaliście Heraklesa. Jednak olbrzymie wyróżnienie dla klubu. Wiadomo, że to z Piotrkiem o tym Strusem rozmawiałem. On mówi, że no okej, możemy mieć gorsze walki albo słabsze, ale dalej na bardzo wysokim poziomie. Nie bijemy się po Almach czy po mniejszych, małych organizacjach, tylko po czołowych i to jest ta różnica. Czy był taki moment na początku tego, w tym pierwszym kwartale, że była jakaś taka presja w klubie, bo u was jest zawsze ta genialna atmosfera, że w sumie ciężko, żeby czymkolwiek się w ogóle tam przejmować? Słuchaj, no nie przegrywa ten, kto nie walczy, nie? No, bo chłopaki biją się naprawdę w czołowych organizacjach, zmagamy od tymi zawodnikami. No, masz rację, no początek roku nie był dla nas łaskawy, no ale już, jak sam wspomniałeś, zaczęliśmy się odbijać. No tak było chwilę zastanowienia, że jakiś fatum nad nami ciąży, nie? Że nie możemy walki wygrać, ale już przełamaliśmy to fatum i idziemy dalej do przodu. Z tego co mi wiadomo, to jest już was tak dużo na grupie zawodniczej, że została ona chyba podzielona do 7-7 i od 8-4 w górę, coś takiego. Tak, na sparingach tak zazwyczaj robimy, że dzielimy się na grupy lżejsze i cięższe. Nie ma miejsca, żeby każdy mógł sobie posparować, czy to właśnie wszyscy są w klatce sparować, wiadomo, no bo warunki pod walkę, a nie ma miejsca, nie mamy jak się pomieścić nawet na macie. Także trener dzieli na dwie grupy i każdy ma przestrzeń, żeby porobić. O Roberto Solicza chciałbym zapytać, bo był u was gościem w WCA. Ostatnio obronił pas kategorii półśredniej. Jak myślisz, gdzie jest limit tego zawodnika? No nie wiem, ciężko powiedzieć, bo na razie to wszystkich rozjeżdża po kolei. No zobaczymy, może ktoś się trafi w KSW 7-7, kto stawił mu jakiś większy opór, a na razie to
to te walki po prostu rozjeżdża wszystkich po kolei, nie? To jest prawda. Przynajmniej Armia Fight Night, gala w Polsacie, chyba na dwóch czy trzech platformach jednocześnie. Znów mocna reprezentacja WCA tam się pojawi, ale ja bym chciał Ciebie zapytać o walkę wieczoru. Powracający Albert Zimkowski, który pod Waszym szyldem będzie wychodził do tego pojedynku kontra były mistrz KSW Krzysztof Kułak. Jak Ty to widzisz? Albert jest mega mocnym zawodnikiem, naprawdę po takiej przerwie wrócił do treningów, my razem często sparujemy, jest naprawdę twardym gościem, mega mocnym. Z kolei po stronie Kułaka jest na pewno doświadczenie, bo tam bodajże 50 walk zawodowych, to naprawdę jest dorobek. No i tam będzie bardzo ciekawa walka, no, każdy na pewno jest zainteresowany tą walką. Wracający Albert po iluś tam letniej przerwie, no i doświadczony Krzysztof Kułak. Zobaczymy, sam jestem ciekawy. I teraz chciałem w takim razie Ciebie zapytać o Twój aktualny status przygotowań i treningów, jak to w tym momencie wygląda? No teraz już naprawdę końcówka zostanie, całe 3 tygodnie. Gdzieś teraz wchodzimy na powoli na szybkość. Robota, co miała zostać zrobiona, została zrobiona. Jestem naprawdę dobrze przygotowanym, dobrze się czuję. 14 czerwca zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że wrócę na zwycięską ścieżkę. Tyle. Miałeś jakiś wpływ na wybór rywala, czy już było Ci podane nazwisko i po prostu przyjąłeś pojedynek? Nie, podali mi nazwisko, ja przyjąłem walkę i tyle. Myślisz gdzieś tam w przyszłości o tej szabli, którą dzierży na razie tylko Patryk Surdy? No bo ta kategoria 7-7 w ogóle w Polsce jest bardzo dobrze obsadzona. Bardzo dobrze obsadzona jest w armii również. Także wiesz mniej więcej, kto tam na horyzoncie się czai. No, na razie będzie o tą szablę walczył Tomek Jakubiec też z WCA. No i liczę, że wygra tą walkę. No, na razie się nie skupiam na tym. No, mówię, najpierw trzeba powolutku o tej walce pomyśleć, wygrać ją. No i zobaczymy co dalej. Później będzie fen i tak dalej. Także nie wybiegam za daleko w przyszłość, bo może bardzo zaboleć. Dobrze Tomek, ja dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za wywiad. Jak zwykle przyjemność. No i widzimy się 14 w Radomiu, tak jest, w Radomiu. Dzięki wielkie.